Oferta kina Helios dla szkół nie ogranicza się jedynie do samego seansu. W projekcie specjalnym Kino na temat czy Kino na temat Junior za sprawą filmu poruszane są aktualne tematy społeczne. I tak uczniowie jeleniogórskich placówek oświatowych mieli okazję porozmawiać o problemie anoreksji, cyberzagrożeń czy o wydarzeniach historycznych. Ofertę Kina Helios dla szkół dopełniają projekty specjalne, jak Kino Konesera, Kultura Dostępna czy Helios dla dzieci. Wielokrotnie korzystamy z tej oferty, szczególnie ciekawe są takie prelekcje przed filmem, uczniowie zapoznają się z twórczością na przykład reżysera, dodatkowo biorą tu udział w różnego rodzaju konkursach. Coraz więcej placówek oświatowych decyduje się na współpracę z kinem Helios, a na niej zyskują nie tylko uczniowie, ale również szkoły. Jest duże zainteresowanie, bardzo się cieszymy, coraz więcej szkół nas odwiedza. My prowadzimy też program HDS, czyli Helios dla szkoły, w którym szkoły gromadzą sobie punkty i też te punkty na koniec roku szkolnego przeliczane są na złotówki do wykorzystania przez daną placówkę na pomoce naukowe, nagrody dla uczniów. I widzimy już, że tych szkół przybywa z każdym rokiem, jest ich więcej, a i też te środki zgromadzone na kontach rosną. W trakcie wczorajszego spotkania podsumowano również dotychczasową współpracę kina Helios z placówkami oświatowymi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016-2017. Myślę, że przoduje tutaj Norwid, 11, 3, no i miło nam również wśród tego grona witać Bolków. Podsumowanie współpracy w ramach całego roku szkolnego odbędzie się tuż przed wakacjami.